Franciszek Klimasa. Czy nie potrzeba nic tutaj do związania, do zbicia żadnej obrączki. Słupek półokrągły. To jest trudno wykonać. Zęby. Żaden się nie złamał. Żaden się nie zgubił. Są zdarte, one były 10-12 cm. Teraz mają tyle. To są prawdziwe, oryginalne grabie i za to ja daję zwycięstwo. To są takie grabie, jak u mnie z rodziny robili grabie. Także ja to wiem, na czym to polega. Z czego muszą być zęby, żeby się nie zsychały, nie wypadały i nie łamały. Można zrobić bukowe, łatwo się robi. Ale szybko się zeschną, szybko się złamią. Natomiast jak z grabu, to ciężko zrobić takie. Natomiast potem są bardzo dobre. Ja nie wiem, z czego te są, ale to są oryginalne, no prawdziwe grabie takie. Ze 100 lat. Ucinało, przecinało i wkładało klin. I jakieś 2-3 miesiące to było. I potem jak już przychodził czas, że było potrzebne, to się zastrugało, nabijało i tak się trzymały. To są grabie prawdziwe. Ciuteńkie, cały ten czonek niepopękany, bo jakby było drewno złe, to zeschnie się, popęka i jak się długo pracuje, to rani ręce. A to nie, jest cieniutkie, mocne, mimo to, że cienkie i słabe by się wydawało. Najważniejsze, najciekawsze to tu, zauważcie Państwo, rozcięte, rozgięte i nie ma tu żadnego pierścienia, gwoździka, nic. To się trzyma i to niezależnie, czy się pracuje przy słońcu, czy na rosie, ono tak już zostaje. Słupek, w którym są zęby, nie prosty, ucięty tam na maszynie i zrobiony, tylko odpowiednio wygięty. Zęby z odpowiedniego materiału, one miały jakieś 10-12 cm, jak były nowe. Zdarły się, żaden się nie zgubił, nie zeschnął się, nie wyleciał. Także to są grabie, no ja im daję tu pierwsze miejsce z tych wszystkich, co widziałem, bo to są naprawdę prawdziwe grabie. A wiem, bo z mojej rodziny produkowali grabie. I to była sztuka, bo strugać takie zęby ręcznie, to by dużo zajmowało czasu. To mieli specjalny przyrząd, cięło się takie i przebijało, i wychodził ładny, okrągły ząb. Ale ząb łatwo zrobiony, szybko wypadał. Natomiast ten, który było trudno zrobić, to on już nigdy nie wypadł. Aż się zdarł, wtedy się dawało nowe zęby. I myślę, że już więcej to